Kolejnym odcinku Oczy Młodzieży TV. Dziś w programie pokażemy, co wiedzą o nowo powstającym moście mieszkańcy Torunia. Zapraszam do oglądania. Dobra, zapytam może młode dziewczyny jakieś, co? To co? Kilka pytań, czy macie świadomość? No, to będzie umieszczone na naszym blogu, nikt tego nie będzie widział, to jest do konkursu. Dobra, wiecie, kto jest wykonawcą projektu? Nie. Firma Strava. Nie wiem. Firma Strava. Tak. Pytanie pierwsze, kto jest głównym wykonawcą projektu mostowego? Jaka firma? Nie wie pani, firma Strava. Pytanie pierwsze, kto jest głównym wykonawcą projektu mostowego? Jaka firma? Nie wiem. Kto jest głównym wykonawcą projektu mostowego? Jaka firma? Wykonawcą projektu budowy mostu, jaka firma? No w tej chwili nie. Firma Strabag. Czy jest pan świadomy, kto jest głównym wykonawcą projektu? Tak. Czyli? Firma Strabag. Świetnie. Ilu przemysłów będzie składać się nowy most? Przemysło jedno to jest ten taki łuk. Wiemy, co to jest przemysło? Z czterech. Z dwóch. Z dwóch? O, ilu przemysłów będzie się składać most? Przemysło to jest jeden ten taki łuk. Dobrze, tak. Z ilu przemysłów będzie składać się nowy most? Z czego? Przemysł, to jest ten taki jeden łuk, to jest przemysło. Dobrze. A z ilu krzęseł będzie się składał most? Z czego? Krzęseł. To jest takie, wie pan. Też nie wiem. Z ilu krzęseł będzie się składał most? Z dwóch. No. Z ilu krzęseł będzie składać się most? Krzęseł to jest taki ten łuk jeden. Tu są cztery, bodajże pięć. I tam myślę, że też będzie z pięć. Akurat dwa. Takie dwa duże. Drugi będzie most. Nie wiem. Nie, ja nie chcę się powiedzieć, bo ja naprawdę na temat. No. Jaki długi będzie most? Chodzi tylko o ten sam poziom nad Wisłą. Nad Wisłą? Nie. Nie, 700 metrów. 540. A jak długi będzie? O, Jesus. Na samej Wiśle. Na samej Wiśle. Mhm. Z dokładnością do, strzelam 350 metrów. 540, dwa przemysła po 270. Jaki długi będzie ten sam odcinek nad Wisłą? 540 metrów. Długi będzie. 4 km. 540 metrów. No, byłem blisko. No, jak długi będzie most? Przez samą Wisłę, nie z tymi wszystkimi rondami, tylko przez samą Wisłę. 400 metrów? 540. Nie długi wiem. Będzie most w metrach, sam ten odcinek nad Wisłą. Nie wiem. Pół kilometra, 540 metrów. Na kiedy jest zaplanowane otwarcie? Chyba listopad przyszłego roku. Czerwiec 2013. Na kiedy jest zaplanowane otwarcie? W tym roku. Nie, czerwiec 2013. Na kiedy jest zaplanowane otwarcie? 2013, czerwiec. Dobrze. Jaka jest dobra? Na kiedy jest zaplanowane otwarcie? Za jakiś czas. Na pół roku może. Nie, 2013, czerwiec, lipiec. A wiecie, jaka jest całkowita wartość projektu w milionach? Tutaj jest pytanie. Złoto. Dużo. Dużo? 5 milionów. 750. Jaka jest kwota? Nie. 753 miliony. Tak się strzelić. No. Jaka jest całkowita wartość projektu? Wszystkimi dojazdami i tak dalej, byli tak 900 milionów. 753. To i tak blisko, bo obstawiają 3 miliony. Jaka jest całkowita wartość projektu? 753 miliony. Jaka jest całkowita wartość projektu w milionach? 700. Ponad. Ale tak, nieźle. A nie 55 groszy. Wartość projektu w setkach milionów złotych. No myślę, że miliony chyba, nie? No, no w setkach milionów. W setkach milionów. Aha, o Boże.
753 miliony 6767 zł 55 groszy. Z jakiego źródła została dofinansowana budowa mostu? Jest dofinansowany most? To jest proste pytanie. Unii Europejskiej. Dobrze. Który... Z jakiego źródła została dofinansowana budowa mostu? Z Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. Unia dała. Który to już w historii Torunia duży most drogowy przez Wisłę? Czwarty. Bardzo dobrze. Który to jest w historii most Torunia? A licząc kolejowy? Nie. To drugi. Czwarty. Który to już w historii Torunia duży most drogowy przez Wisłę? Czwarty. Dobrze. Który to już w historii Torunia duży most drogowy przez Wisłę? Trzeci. Czwarty. Był jeden drewniany. Ale to przed wojną był. Tak, tak. Który to już w historii Torunia duży most drogowy przez Wisłę? To drugi będzie, nie? Czwarty. Raz. A! No, no tak. Który to w historii duży most w Toruniu przez Wisłę? Trzeci bądź czwarty. Czwarty, dobrze. Pracę robotnikom. Proszę o bajkę. Jakieś szczątki może? No nie, nie wybuchły z drugiej wojny światowej. No to prawda. Ona myślała, że nieboszczyk wyskakuje, ale to miało. Bum! Czy przez nowy most planowane jest poprowadzenie linii tramwajowej? Nie. Dobrze. Kiedy nastąpiło syn? Utrudniło pracę robotnikom, całkiem niedawno. Ładunki budowy, tak? Tak. Jakie odkrycie na placu budowy ostatnio utrudniło pracę robotnikom? Coś znaleziono z czasów II wojny światowej, podpowiem. Boże, nie wiem, jakiś granat, bombę, nie wiem, tak? Nie wypały, tak. Nie... Jakie odkrycie na placu budowy utrudniło niedawno pracę robotnikom? Z czasów II wojny światowej coś znaleziono? Nie wypały. Most planowany jest poprowadzenie linii tramwajowej? Nie. Dobrze. Bum! Czy przez nowy most planowane jest poprowadzenie linii tramwajowej? Nie. Dobrze. Prowadzona będzie linia tramwajowa. Nie. Czy przez nowy most planowane jest poprowadzenie linii tramwajowej? Nie wiem.